Siemano, z tej strony Slayer i witam Cię w kolejnym odcinku z The Last of Us. Jesteśmy aktualnie w tym magazynie, w którym skończyliśmy ostatni odcinek i z tego co widzę możemy sobie zmodyfikować nasz ekwipunek. 43 zębatki. Dobra, ja to nazwę... A, to są części. Okej, dobra, mniejsza. Możemy sobie zrobić rewolwer albo ten. Z tego co widzę, to stać mnie bardziej na rewolwer, więc za rewolwer się wezmę. No to modyfikujemy. No, i gitara pięknie, zmodyfikowany. I teraz jeszcze tak na szybko, sekunda. Jeszcze tak na szybko dwie sprawy. Pierwsza sprawa to to, że po malutku dobiega czas końca zadawania pytań do Q&A, także jeśli masz do mnie, widzu, jakieś pytanie, no to śmiało strzelaj pod audiologiem. A druga sprawa, chciałem serdecznie podziękować kolejnym aktywnym widzom tygodnia, a w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu najaktywniejsi byli Kahagra, Venomski, Mr. Vigo i Łucholek i cała reszta. Także ja dzięki serdecznie za to, że oglądaliście, że się udzielaliście. I lecimy dalej z odcinkiem w takim razie. Otwieramy drzwi. Tu coś leży, coś tu leży. Tak, amunicja, Jezu, bierz. Nie, którym się zbierało? Aha, trójkątem, dobra. Jezus Maria, powiem Ci szczerze, od tego, że przestawiłem się na grę w Duma Eternal, to już zapomniałem sterowania z The Last of Us. I tak, jak zauważyłeś pewnie, widzu, jestem bez czapki. Tak, jestem bez czapki, dlatego że w końcu po... Jezu, po długiej przerwie, nawet nie chcę liczyć jak długiej, w końcu udało mi się wybrać do fryzjera. Tu by się przydała, przydałaby się nawet trąbka triumfu, ale... Jednak sobie dzisiaj podaruję, bo... Nie mam nawet, nie mam siły dzisiaj zbytnio na trąbkę triumfu. Dobra, przeszukajmy te szufladki, może coś tu znajdziemy, ale nie, pusto oczywiście. Pusto jak wszędzie. Ty, tu są jakieś drzwi. Dokąd one prowadzą? Otwórz. Jeszcze tam nie pój... Nie, chwila. A, dobra. Jeszcze tam nie idę. Jeszcze przejrzę to drugie pomieszczenie. Bo tu są drugie drzwi. Otwieraj. Aha, drzwi, które prowadziły do tego samego pomieszczenia. Bardzo pomyślane, naprawdę. Coś tu leży. Jeszcze coś tu leży. Jeszcze coś tu leży. O kurde, ale dużo rzeczy tu leżało. No, ciekawie to wyglądało, powiem szczerze. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego od niedzieli nie pojawił się... Znaczy, no dobra, od niedzieli, dobra. Nie, od niedzieli nie pojawił się żaden materiał. Otóż mam niestety teraz... Coś ty zrobiła. Dziołcha, dziołcha. Chodź, trzymajcie mnie. Tak, dlaczego od niedzieli nie było żadnego nowego materiału? No powiem szczerze, mam troszkę napiętą sytuację w robocie i to było tym spowodowane. Nie miałem po prostu czasu, żeby... Czasu ani siły, żeby coś nagrać. Chociaż próbowałem w jeden dzień, ale nie skończyło się to dobrze, bo... No wyłączyłem nagrywkę po dosłownie minucie. Serio. Ale dzisiaj mam o wiele lepszy dzień, więcej siły, więc nagrywam ten oto odcinek, który ukaże się oczywiście jutro. Właśnie, jeszcze jedna sprawa, o której mi się przypomniało. Miałem nie mówić tego na nagraniu, ale... chcę być z wami, widzowie, szczery. Seria z Horizon nie zostanie wznowiona. Bynajmniej na razie. Nie zostanie wznowiona z tego powodu, że no... Powiem szczerze, nie chce mi się już grać w tą grę. A z tego co zauważyłem, to też nie jest jakoś ona super turbo oglądana. Także postanowiłem ją na razie anulować całkowicie. Na chwilę obecną. Nie wiem, może kiedyś jeszcze do niej wrócę. Jak mnie najdzie znowu ochota na przechodzenie tej gry, ale na razie się na to nie zanosi. Dobra. Uwaga na głowę. Ło, jaki paker! Pudzian się chowa normalnie. Joel! Żyje! Nie drzwi ryja. Zaraz do was dołączę. Co tutaj? Chcesz? Uciekaj! Uciekaj! Uhuhu. Klikacze ich dopadły. No nie fajnie. Tess. No Tess, no.
Oż ty! No nie trafiłem go! Nie trafiłem go! Kurwa! Trafisz go wreszcie! No tak, od tyłu najlepiej, oczywiście! Naprawdę pomocne tipy, serio! Lejesz go tą deską, ładnie, deską w łeb, deską w łeb. No to jeszcze raz, deską w łeb. O nie, o nie, o nie, o nie! Kurwa. Sorry. Trochę się uniosłem, ale no naprawdę to jest strasznie wkurwiające. Cegłówką, dobra. Idzie następny? Dobra, przykitram się na niego, poczekajcie. Może mi się uda w Francę dopaść. Deską w łeb! No nie! Potrzebujesz ostrza. No wiem, że potrzebuję ostrza, ale takowego nie mam. Dobra, tak się wyłączało latarkę. To spróbuję to inaczej załatwić. Ciekawe, czy będę go mógł... No kurwa! O Jezu. Ale będę miał cięcia. No ale nie mam ostrza, no ludzie, serio! Tak, fajnie, dwie pestki tylko. Może mnie nie wyczuje. A, nie wyczuła końca. Dobra, lej go. W łeb. Jeszcze raz deską w łeb. Dobrze. Shit. No, kurwa. O Jezu. Nie, serio, nie mam pojęcia, co tu mogę zrobić. Spróbuję się prześlizgnąć koło nich jakoś. Może się uda. To jest kuźwa tak odporne na broń, że masakra, ej. Nie wiem, czy to widzieliście. Ale serio. Jak ja zaraz nie znajdę jakiegoś ostrza, to... Nie wiem, czy mi się uda w ogóle stąd wyjść. Serio. Jest deseczka. Ale dobra, deski ja mam pełny magazynek. Czy w ogóle deski mogą mieć magazynek? Jezus, dobra, to było absurdalne, co ja powiedziałem. Nieważne. Chwila, są jakieś drzwi, otwieraj. Otwieraj i wypadź stąd. Ja, czy Franca wlezie? Próbuję wleźć, dobra. Muszę stąd zdupiąć. Kurwa, na dół czy na górę? Chuj, idę na dół. O-o, ślepy zaułek. Dobra, chyba jednak do góry. To cichaczem, cichaczem teraz. Do schodków cichaczem. I teraz rura. Co jest? O no. To się zbyt ciekawie nie zapowiada, powiem wam. Ale dobra, otwieraj. Wyłącz tą latarkę, ciulu. Ty, to jest zombie czy jest człowiek? Dobra, to był człowiek. No lejcie, żyj! Uuu, ale webshot. Nic mi jest! Chłopaki, chodźcie tu! Dziewczyna! Zostaw mnie! Zostaw ją, baraniu pie! O kurde! Dość tego! Gościu, wnerwiłeś mnie, serio. Zostaw!
Właśnie, zostawiam ci, Ulu, bo ci... Zatłucz go! Dobrze, lej go. O, pęk! Lej go. Lej, 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 dobrze lejesz, pięknie lejesz, jeszcze go. W łeb mu. Dobrze. Dobra, pozbierajmy sobie amunicję, bo widzę, że jakąś się tu udało dorwać. O, do rewolweru, jej, normalnie. Ale serio, dalej nie mam jakoś... Dalej nie mam jakoś ochoty na trąbkę szczęścia, na trąbkę tego. Ty, chwila, czy ja sobie mogę coś zmontować? Ostrze mogę! A nie, ty mogę czy nie mogę? Kurde, taśmy mi brakuje, no fucking hell. Trudno. Musimy sobie radzić na razie bez ostrza. Co jest? Jak tam? Tak, w porządku. Chyba nie do końca. Tak dostaniemy się na dach. Mam dziwne wrażenie, że ją diabli. Naprawdę, mam dziwne wrażenie, że ją diabnęło coś. No nie... No, właść! Dziękuję! No, wspaniale. No może byś biegł. Musimy przejść na drugą. Świetnie. Chwila, 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 chwila. Nie tak szybko, nie tak szybko. Deska! Posuńcie się. Zabawy z deską. Ale kurde... A, dobra. Deseczka będzie tam potrzebna. Spoko. No, przecież umieszczam. Kurde, no. Dobra. No. Tylko uważaj jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. Żeby się ta deska tylko nie złamała pod nimi. I co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde... Widok jest ekstra. Chodźcie, tędy. Hej! Dawaj, dawaj. No ci skando, naginaj. Więc skup się. Na rozkaz. To już za rogiem, chodźcie. No dobra, no to lecimy w takim razie. Nie dawaj, dawaj. Się, mała. Chwila. Coś tu nie leży, jakaś amunicja, jakaś taśma. Please give me taśma. Nie ma, trudno. Trzeba sobie radzić bez taśmy. No i co, no i co, no i co? A, pewnie kontener będzie potrzebny. No, zapewne. Dobra, no to chodź. Ej, tam jest człowieczek. Stój, postrzelam! Dobra, nie żyje. Na pewno nie żyje. Dobra, zbierz to. O. No ma. No i co to było? Żyją, ale skąd wiesz? Po prostu. Patro. Dobra, rozkazy jakieś. Nieważne. Wszystko będzie dobrze. Dobra. Trzeba wziąć ten kontener. Musi być. Bierz go. I tachaj ten kontener. Podstawię, podstawię, podstawię. Źle podstawiasz, teraz dobrze. O, teraz wspaniale. Właśnie. No, trzeba się wspiąć. No i proszę. Ostatnia prosta też. No właśnie. Więc naginaj dziołcha. No dobra, ona spaceruje, to my też. Chociaż... Nie, dobra, włącz turbo. Od razu powiem, że nie umiem pływać. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. Cieszę się, że Marlin wraz. Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo, ale... nie ma sprawy. Hmm.
Ej, no jak za darmo? Za darmo to dawno umarła, a teraz za darmo to nawet po ryju nie dostaniesz. Chociaż... To bym się kłócił, ale dobra, mniejsza. Nie, nie! No nie żyją. Co teraz będzie? Co ty wyrabiasz, Tess? Mój Boże! Może nie, może mieli mapę albo coś, co wskaże nam dobrą drogę. Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo, jak będzie trzeba. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie? Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo dawna. Nie, tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, Tess! Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. Co? No właśnie, co? Ty kpisz? Czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Nie dotykaj mnie. O, ja pieprzę. Ona jest zarażona. Coś tak czułem. Joel. Chcę zobaczyć. Ja nie chciałabym... Masz mi to pokazać. O, kur... Ups, tak? No to grubo. Pokaż mi ramię. To ma 3 tygodnie. Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział, dokąd iść. O nie, 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 nie. To twoja krucjata. A ja nie zamierzam teraz zajmować... Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź ją do Tomiego. Chula. O nie! Aha, impreza się szykuje. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak. Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Proszę cię. Musisz mi to ułatwić. A może gdybyśmy... Po prostu spieprzajcie! Wynoście się. No gościu, nie zastanawiaj się, tylko jak ci każe iść, to leć. Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Ała. Wiemy, że tam jesteście. Dłużcie broń i wyjdźcie z podniesionymi rękami. Szczerze, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, naprawdę. Nie wierzę, że to zrobiliśmy. Przestań. Zostawiliśmy ją na pewną śmierć. Przestań! Trzymaj się blisko. Właśnie, przestań i się słuchaj, gówniaro. Bo w ryj. Nie no, żart. Ale po życiu dostaniesz, jak się słuchać nie będziesz ty. Kurde, no tu zablokowane. Może tamtędy. No pójdź sam, bo ci wciulą. No. Grzeczno, ciołcha. Nie zatrzymuj się. Właśnie. Nie zatrzymuj się, tylko biegnij, jak ci każę. Którędy teraz? O. Zrozumiano. Kurde, ty wygnojca. O Boże. Aj, zastrzelili ją, no ale... No kurde, dobra, no zastrzelili dziewczynę, ale powiem szczerze, ona zapewne by i tak już długo nie pożyła, bo zmieniłaby się zapewne w to monstrum. Dobra, ty, rusz się tutaj. Frela. Ty, no którędy teraz stąd wyleź? A, tędy, dobra. No wylazuj tutaj. O, jakaś fajna broń. Bierę. Karabin myśliwski. Mamy snajperkę.
Jej! Dobra, to można się stąd w takim razie zwijać. Co? Co robimy? Kitraj się. Zajmę się tym. No może byś przeładował łaskawie. Headshot. Przeładuj. Kurde, dwie pestki zostały. Webshot, bardzo ładny. Dobra, którym się zmienił broń? A, tym. Ło! Oż ty knuj! Dobra. Padł na pewno. Bierze amunicję, świetnie. A gdzie reszta chłopaków? Z amunicją? Ej, no nie róbcie sobie żartów ze mnie w takim momencie. Dobra. Są karabiny. Raczej, no, amunicja do snajperki. Świetnie. To można się zbierać w takim razie. Którym się przeładowywało? Aha, R2, okej. Okay. Ale ty czekaj. O, shit. Zmiana broni? Aha, tym. I co? Dobra, teraz z tym mam więcej. No to dobra, to weźmiemy sobie teraz ten karabinek. Kijek też, bo się może przydać. I zwijamy się na dół chyba. Jezu, przepraszam. Co teraz? Joel, jak się stąd wydostaniemy? Po prostu idź za mną. Przejdziemy tamtymi salami. O, szesz. Nie wychylaj się, nie wiem. Ale impreza tam jest normalnie. O, shit. Idą tu gnoje. Kurde, jakbym miał nóż. Jakbym miał nóż. Było prościej. Chwila, puszczę gnoja przodem. I teraz się podkradnę do niego. Jego załatwię. Patrzcie. Dobrze. Ja pierdolę, indeed. Dobra, jeden z głowy. Ups, chwila. Dobra. Gdzie on polas? Tamten drugi? Tam poszedł, no to za nim. Dobra, mam go. Ciekawe, czy się uda go, czy się uda gnoja udusić. O, udało się. Pięknie. Dusisz go. Dobrze. Cudownie. Zabierz mu amunicję. I lecimy dalej. Aha, dobra. Chłopaki są jeszcze przy wejściu. Okej. Okay. To ich pozdejmujemy w takim razie ze snajperki. Ups, czekajcie chwilę. Może się uda. Aha, dobra, chłopak się ewakuuje, no to dopadniemy go za chwilę. Jak za mną? Co ty? A ty faktycznie za mną jest, no? O cholera, jasne. Dobra, załatwiłem go. Orzesz, gdzie jest gnujec? Lejesz go, dobrze. Dobra, zdejmiemy go. Zobaczymy. Kur. Tak. Prosto w łeb. A nie, ty nie dostał w czambu, jakim cudem? No to, a teraz dostał. Dobra, tym razem dostał. Wcześniej nie dostał w czambu. No jak? Jeszcześ nie oberwał? Chwila. Tym razem się już nie podnoś. No, znowu się podniósł? Nie, wiecie co? Sekunda. Ja to muszę inaczej chyba załatwić.
Tym razem dostał w łeb na pewno. No i co, wystawisz się? Kurwa mać, no przeładuj szybciej. Dobra, dobity. Na pewno? Jest wyjście. Wiem, widzę. No, odpowiedział za mnie, w sumie spoko. Ale ja też widziałem to wyjście wcześniej. Dobra, amunicja się skończyła. Było miło, ale się skończyło. I co dalej? No to do wyjścia, nie? Tam są schody. No widzę, widzę, spokojnie. Strasznie źle wygląda sprawa z amunicją. Dobra. No, został mi w sumie tylko ostatni magazynek, ale chwila. O właśnie, apteczka jest, świetnie. Dobra, no to sobie uleczymy. Okej, jeszcze jedna została. Idą za nami. Widzę, Jezu, ej, oni mają maszynówkę, ała. Gdzie ona pobiegła? A tam pobiegła, dobra. Spieprzamy stąd. No to zaraz chłopaka załatwimy. Jak jesteś w stanie w tym oddychać? Nie kłamałam. Widzieliście ich? Nie, nikogo tu nie ma. Czego nie widziałem? Sprawdzę to miejsce. Sprawdźcie z tamtej strony. No może się skitrej. No. Dalej, pokaż się. Pokazać ci się? Nie ma problemu. Tu jestem, gnoju. Co tam za... No lejżesz go. O ty kur... No, podbiegniesz do niego. Dobrze. No, załatwisz go czy nie? Brawo. Świetnie. Tylko ile miałem na to czekać? Dobra. Którędy teraz? Chyba do pociągu, nie? Chyba nie do końca. Może jednak. Dobra, zobaczymy. Coś się wymyśli, ta? Nie umiesz pływać. To się naucz. Dobra, ale... Chwila, może... Jest jakieś inne przejście, albo coś? Albo coś tu leży? Nie, chyba nie do końca. No przesuń się. Zawadzisz mi drogę. Dobra, ona nie potrafi pływać, więc to nic nam nie da za bardzo. Ty, Joel, wypłyń proszę. Kurde. Chwila. A może jakoś inaczej? No, widzieliście go? Przeskoczył mi i nie chce mi odskoczyć. Kurde. Chyba, że mogę się tam przepłynąć jakoś. Nie mogę. Dobra. To muszę znaleźć inną drogę.
Nie, chwila. Chyba żeby to była faktycznie jakaś inna droga. Nie do końca. Dobra, wiecie co? Rozkminimy to w kolejnym odcinku. Także ja na razie dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym. Na razie, hej!